A orientujesz się, co każdy narciarz musi mieć na głowie, żeby było bezpiecznie w przyszłości, jak będziesz jeździć na nartach? No co musi... Kask, bardzo dobrze widzisz i dlatego ode mnie dostałaś taką odznakę, prawda? Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, za 15 minut zaczynamy prelekcję Sebastiana Pijaka na temat bezpieczeństwa podczas uprawiania freeride'u. Prelekcje i nie tylko przyciągnęły do Szczyrku miłośników gór, górskich wędrówek i wszystkiego, co związane jest z górami, bowiem tutaj odbywała się kolejna edycja festiwalu górskiego Wondół Challenge. Słuchajcie, to jest taśma, która chroni nam, żeby nie być wyrzuconym z plecaka. Był taki wypadek w okolicy Smyska Tolino. Bo starałem się to wszystko zorganizować razem z moimi przyjaciółmi, z którymi to robię, tak jak w zeszłych latach, czyli zapewnić te wszystkie atrakcje, które były dla ludzi najciekawsze i to się udało, czyli najlepsze filmy, fajne atrakcje, wystawy, prezentacje, przedszkole dla dzieci, pokazy ratownictwa GOPR, ale wszystko to, co w zeszłych latach nam się sprawdziło i było dla nas satysfakcjonujące, jest w tym roku również w programie. 21 i 22 marca w hotelu Orle Gniazdo spotkać można było wiele barwnych postaci. W tym roku rozmawialiśmy m.in. z projektantem nart z Warszawy, który też sam te narty produkuje. Drewno jest na górze, ale i w środku. W środku dlatego, że najlepsze narty są z drewna. To jest najlepszy materiał na świecie. Tak, mała manufaktura w Warszawie, także tam ręcznie wykonuje te narty w 100%. Od 2011 tak naprawdę działa już manufaktura. Zacząłem od 2009 tak naprawdę już się tym zajmować. Wkładam w to pełne, jakby no 100% siebie, pasję i serce, także staram się, żeby to było jak najlepsze, a duszę na pewno ma taka narta i serce. Elegancko wygląda, bardzo fajnie. Tradycyjnie dużą rolę w organizacji festiwalu mają ratownicy GOPR. Jak należy się zachować w górach, żeby jeździć i wypoczywać bezpiecznie? Wplatamy w to wszystko bardzo dużo, staramy się wplatać bardzo dużo też treści takiej, która dla nas jako ratowników GOPR jest celem statutowym, tak to można powiedzieć, czyli bezpieczne poruszanie się po tych górach, no bo jednak mieszkamy tutaj w tych górach, działamy i dla nas jest to bardzo ważne, żeby przede wszystkim młodzież, która tutaj jest licznie, i ta młodsza, i ta starsza, no miała skąd czerpać tą wiedzę, w jaki sposób po górach się poruszać. A widać też, że ci goście, którzy do nas przyjeżdżają, motywują młodych ludzi. Także z jednej strony motywacja, ale z drugiej strony wiedza, jak to bezpiecznie robić. No jest telefon alarmowy, tak proszę. Mamy tutaj taką namiastkę tego, co robimy w terenie, czym się posługujemy. Myślę, że to też będzie pewien rodzaj profilaktyki tego, żeby się przede wszystkim bezpieczny wypoczynek, a z naszej strony zabezpieczenie tego, żeby jeśli jest wypadek, to już jest praktycznie za późno. Na wystawie poświęconej goprowcom spotkaliśmy człowieka nie gór, ale morza i oceanu, Aleksandra Dobę, który dwukrotnie przepłynął Atlantyk kajakiem. Ja zostałem zaproszony na festiwal górski Wondół Challenge. No i ja mam tu lać wodę o oceanie, znaczy o przepłynięciu oceanu kajakiem, ale to dobrze jest mieć w życiu urozmaicenie. Ja po górach lubię chodzić, a tutaj ludzie tak mają, powiedzmy, tylko góry w głowie, a trzeba mieć szerokie horyzonty i lubić jedno i drugie różne rzeczy. Będę starał się ludziom to opowiedzieć, jak to fajnie jest na morzu i konkretnie na oceanie. Spotkania ludzi gór w jednym miejscu z ciekawymi filmami, z ciekawymi prezentacjami, spotkaniami z ciekawymi ludźmi. To nie zawsze są tylko ludzie związani z górami, tylko tak jak do tej pory byli to też ludzie zupełnie niezwiązani z tematem górskim. Żeglarz, kajakarz, kosmonauta. Ludzie, którzy nie mają takich doświadczeń, jeśli chodzi stricte o góry. Natomiast są to bardzo ciekawe osobowości i to są ludzie, którzy też mogą nam pokazać i publiczności zupełnie inne podejście do spraw pasji. Nic piękniejszego nie ma od życia i podziwiania życia i od świata, który nas otacza. Jest taki wielki, piękny, że nie sposób jednemu człowiekowi zobaczyć wszystko. I dlatego przy takich spotkaniach
ci, którzy byli gdzieś bardzo wysoko albo daleko, dzielą się z tymi swoimi wrażeniami z ludźmi, którzy tu się zjawili po to, żeby przeżywać też i zapoznać się, jak to jest i nabrać chęci i inspiracji, żeby samemu coś zrobić. Bo dla mnie to jest najważniejsze, żeby ludzie odważyli się marzenia zamienić w plany. Ja tak mówię, ludzie, nie bójcie się marzyć, marzenia zamieniajcie w plany, takie ambitne plany, żeby była frajda z realizacji. Później konsekwentnie te plany realizujemy i osiągamy zamierzony cel. No a potem jest frajda, jak opowiadamy o tym, jak to było fajnie w górach, jakie widoki, albo gdzieś na oceanie też. No, no i ta radość obopólna, bo taki prezenter dzieli się swoimi wspaniałymi wspomnieniami, a widzowie tak przeżywają to, no bo to jest coś fascynującego, taki wzajemny odbiór. Są takie typu sandwich, bo są to dwie takie cienkie ścianki. To jest dokładnie technologia sandwich. Także mogę budować kajaki.